Michał Kanarkiewicz, szachowy specjalista, przekonuje, że kwadrans w tygodniu poświęcony właśnie na grę w szachy wystarczy, aby odczuć zbawienny wpływ tej gry na rozwój umysłowy i intelektualny zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Twierdzenie to zdaje się być dobrze znane w gminie Myślenice, gdzie nauczyciele szkół podstawowych przystąpili do projektu Edukacja przez szachy w szkole. Nauczyciele rozpoczęli 72-godzinne szkolenie pod patronatem Polskiego Związku Szachowego. Przez 3 weekendy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z 18 szkół i jednego przedszkola swoje umiejętności szkolą wraz z trenerami z Polskiego Związku Szachowego. Nauczyciele szkolili się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Myślenicach. Wszystkie panie, które były z całej gminy, bardzo aktywnie uczestniczyły, były pełne entuzjazmu i zadowolenia i chętnie wzięły udział i szkoliły się. Szkoły mają jeden warunek, aby przystąpić do tego projektu. Jedna klasa przynajmniej raz w tygodniu przez 2 lata musi grać w szachy. Te zajęcia będą bardzo atrakcyjne i też przyczynią się do tego, że realizacja podstawy programowej będzie możliwa sprawnie, jeżeli chodzi na przykład o wychowanie fizyczne. Każda szkoła od Polskiego Związku Szachowego otrzyma 15 zestawów szachów z szachownicami i jeden zestaw demonstracyjny, aby dzieci mogły ćwiczyć swoje umiejętności. Jak mają sobie poradzić ratownicy, kiedy osoba poszkodowana znajduje się w trudnym terenie? Pomocne w tym temacie są wszelakie szkolenia. Dzięki inicjatywie podjętej przez Strzelców RP, Światowy Związek Żołnierzy AK koło Myślenice, Urząd Miasta i Gminy Myślenice oraz Lasy Państwowe w listopadzie odbyło się szkolenie z ratownictwa w trudnym terenie. W tym szkoleniu organizowanym przez Strzelców Rzeczypospolitej oprócz strzelców wzięli udział również Maltańczycy oraz strażacy i harcerze Rzeczypospolitej. Przede wszystkim uczyliśmy się różnych technik zjazdowych na różnych przyrządach wspinaczkowych, ale również w jak improwizowany, ale bezpieczny sposób przy użyciu samej liny opuścić się na półkę skalną albo na skarby po prostu do poszkodowanego. Dodatkowo ciekawym elementem był również most linowy, który rozpina się nad jakimiś przepaściami, no generalnie w miejscach, w których nie da się przejść na nogach i jak przez niego przemieścić się bezpiecznie samemu albo z poszkodowanym. Inicjowaliśmy również scenkę, w której ratownicy schodzili na półkę skalną do poszkodowanego, umieszczali go na noszach, a następnie wraz z nim podpinali się do liny i przemieszczali się w bezpieczne miejsce. Celem szkolenia było uświadomienie w jak prosty, ale również bezpieczny sposób pomóc poszkodowanemu w ciężkim terenie. Maluszki czują się w nim świetnie, a rodzice mają pewność, że ich pociechy są doskonale zaopiekowane. Żłobek samorządowy w Myślenicach, bo o nim mowa, działa już od 45 lat. Na przestrzeni tych lat żłobek zmieniał się bardzo intensywnie. W 76 roku do żłobka mogło uczęszczać 75 dzieci, obecnie 120. Reżim sanitarny też uległ zmianie, ponieważ przeszliśmy pod Urząd Miasta, więc przepisy troszkę się zmieniły. Zmieniło się między innymi to, że teraz panie nie muszą chodzić w czepkach, nie muszą chodzić w fartuchach, a to było bardzo ważne, ponieważ dzieci się nas też bały, bały się tych fartuchów, kojarzyło im się ze szpitalem. Taki sam reżim, jak i w szpitalu był u nas. Obecnie panie mogą chodzić na kolorowo, dzieciaczki fajnie to przyjmują. Na przestrzeni właśnie tych lat zmieniali się dyrektorzy. Pierwszym kierownikiem żłobka był pan Leszek Grawło, następnie pani Bogusia Łapa, po niej przejęła tą funkcję pani Maria Bochenek, następnie pani Teresa Chłosta, która w 93 przekształciła żłobek na placówkę opiekuńczo-profilaktyczną dla dzieci zdrowych i specjalnej troski. Od 2004 roku jestem ja. Mamy 4 grupy, na której są 4 sale, 4 sypialnie, 4 jadalnie i 4 łazienki. Każda grupa jest indywidualna. Mamy duży ogród, w którym znajdują się bardzo ładne zabawki, na których dzieci mogą się po prostu bawić. Miejsce jest to bardzo przyjazne dzieciom, gdzie dzieci mogą chętnie przychodzić, bawić się. Rodzice też są zadowoleni z naszej opieki. Z okazji jubileuszu 45-lecia żłobka samorządowego w Myślenicach burmistrz miasta i gminy Myślenice przekazał placówce nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych.
Chcieliśmy bardzo podziękować za tą nagrodę. Była dla nas specjalne jakby wyróżnieniem i radością, ponieważ możemy za te pieniążki kupić dzieciom bardzo fajne zabawki, a także foteliki, w których będą siedziały i będą karmione, będą się bawić w nich. Także jesteśmy bardzo wdzięczni za tą nagrodę. Kolejny obiekt, który dotknęły skutki lipcowej powodzi, został zmodernizowany. Tym razem chodzi o elementy boiska sportowego klubu Iskra Głogoczów. Lipcowa powodź wyrządziła takie straty, że po prostu zostało zburzone ogrodzenie boiska sportowego w Głogoczowie. Zostały zniszczone boksy dla zawodników rezerwowych, czyli ławki rezerwowych. Są to ogromne koszty, które klub sportowy jako tako nie mógłby sobie sam poradzić i dziękujemy burmistrzowi i gminie Myślenice za zrealizowanie tych rzeczy, które udało się odbudować. To ogrodzenie jako takie jest ważne, ale ważna jest też płyta boiska, która była nieosłonięta. Tutaj w Głogoczowie jest zwierzyna, czyli dziki. Baliśmy się bardzo, że może wejść dzik i po prostu zniszczyć płytę, a wtedy te koszty by wzrosły nie na 100 tysięcy, tylko że 400 tysięcy, jakby płyta została uszkodzona. No, zdarzyło się to w Świątnikach, tam były ogromne straty. Klub odnosi liczne sukcesy, ale do pełni szczęścia potrzebny jest mu nowy budynek szatniowo-sanitarny. Na tym obiekcie trenuje około 100 dzieci plus 20 seniorów. Trenuje na tym obiekcie, no i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co mamy, ale jest jeszcze potrzeba tutaj zrobienia w Głogoczowie budynku sanitarno-szatniowego. Po prostu no jest to potrzebne. Jesteśmy jako jedyny klub w gminie Myślenice, który czegoś takiego nie ma. Mamy piękną szkółkę, która odnosi sukcesy. Gramy z Wisłą Kraków w dzieciach, gramy w A-klasie. Dobre wiadomości dla gminy Myślenice. Jedna z największych imprez sportowych, czyli Tour de Polon, ponownie zawita na gminne drogi. Co więcej, w sercu Myślenic będzie do zdobycia po raz kolejny premia lotna. Już po raz kolejny na trasie Tour de Polon znalazły się Myślenice z premią lotną w rynku. To na pewno bardzo atrakcyjne dla kibiców, którzy będą mogli się tutaj zebrać w rynku i zobaczyć z bliska najlepszych kolarzy z reprezentantów Polski, ale też z całej Europy, którzy będą występować w przyszłorocznym wyścigu. Co istotne, trasa wyścigu będzie też troszkę inna niż w poprzednich latach. Będzie prowadzić przez gminę Pcim i do Myślenic wjeżdżać tak zwaną Starą Zakopianką przez Zarabię i ulicę Piłsudskiego. I to też może być ciekawe dla mieszkańców, którzy no, praktycznie ze swoich domów będą mogli zobaczyć peleton i ustawić się na trasie, zobaczyć rywalizację kolarzy. Premia lotna w Myślenicach odbędzie się na trasie ostatniego finałowego etapu Tour de Poloń. Będzie to w piątek, 5 sierpnia. 18 szkół podstawowych w gminie Myślenice otrzyma dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Laboratoria Przyszłości. Łączna kwota, jaka trafi do gminnych szkół, to blisko 1,5 miliona złotych. Szkoły z terenu miasta i gminy Myślenice zostaną wyposażone w sprzęt, który będzie pomagał dzieciom rozwijać przede wszystkim kreatywne myślenie, umiejętności techniczne, no i też doskonalić swoje talenty w pracowniach przedmiotowych. Szkoły otrzymają w najbliższych dniach pieniądze, które przypadają na każdą placówkę. Będzie to kwota minimum 30 tysięcy do kwoty dla tych największych szkół prawie 200 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku szkoły zakupią ten sprzęt, o który wnioskowały, tak aby dzieci już po nowym roku mogły korzystać z tych laboratoriów w przyszłości w każdej szkole na terenie miasta i gminy Myślenice. Patrząc na wyposażenie naszych szkół, to myślę, że na skalę, jeżeli chodzi o środki finansowe, jakie przeznaczamy na zakup tego typu pomocy dydaktycznych, no to dosyć dawno takich zakupów na pewno nie było. Także cieszę się, że uda nam się ten projekt zrealizować, no i że na realizację tego projektu skorzystają przede wszystkim nasi uczniowie, którzy no, będą mieli zdecydowanie lepsze warunki do kształtowania, rozwijania swoich nowych umiejętności.